Dorośli o swoje zdrowie dbają, a przynajmniej powinni sami. Za dzieci muszą to zrobić inni. Chodzi nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też psychiczne. W najbliższych tygodniach zadbać o to chcą władze Rybnika, a także Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, która bezpłatnie będzie badać dzieci na Stadionie Śląskim. Paweł Jędrusik. Od marca w Rybniku ruszy program wsparcia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Brakuje nam tej odnogi związanej z terapią psychologiczną dla dzieci. Mamy wsparcie takie doraźne, które jest w szkole, które jest w poradni, ale potem nie było tej dalszej ścieżki. Miasto Rybnik chce zabezpieczyć 400 tysięcy złotych na tę terapię. Z takiej formy pomocy w Rybniku będzie mogło skorzystać 100 dzieci, które będą miały zapewnioną półroczną terapię prowadzoną przez psychoterapeutów. O tym, że dzieci i młodzież mają coraz częściej problemy natury psychicznej, świadczy statystyka w pobliskim szpitalu. Około od 5 do 7 dzieci w miesiącu jest przyjmowanych do naszego oddziału po próbach samobójczych. Zdarzało się też miesiące, że nawet ta ilość dzieci wynosiła 10. W skali kraju wiemy, że jest to problem też pilny i narastający. W wychwyceniu problemów mogą też pomóc pedagodzy w szkołach. Jeśli zauważą coś niepokojącego, mogą poinformować odpowiednie instytucje. Jednak nie zawsze jest to proste. Jest to wyzwanie, aczkolwiek każdy przypadek jest inny. Są dzieci, które są otwarte, które mówią o swoim problemie, które dzielą się ze swoimi problemami, z rówieśnikami, z wychowawcą. Wtedy nam jest łatwiej zadziałać, bo wtedy wiemy, że coś się dzieje. Ale są dzieci, które nie powiedzą o swoim problemie. Problemy, ale te fizyczne, chce rozwiązywać Akademickie Centrum Medyczne AWF Katowice. Na Stadionie Śląskim 23 lutego ruszą bezpłatne badania w zakresie wad postawy i otyłości. Dzieci będą przypisywane do 3 grup. Pierwsza to dzieci zdrowe, druga i trzecia potrzebujące pomocy, choć w różnym zakresie. To będą dzieciaki, które będą już miały znamiona pewnych wad postawy, jeszcze w niedużym zakresie. I te dzieciaki będą prowadzone przez nas w tematach związanych z rehabilitacją i zahamowaniu pewnych problemów, które będą znamionowały skoliozę. Z kolei do trzeciej grupy trafią dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi, które mogą wymagać na przykład operacji. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie Stadionu Śląskiego.